Dzień dobry, witam w kolejnym nietypowym filmie, za moimi plecami średniowieczny klasztor, a ja tym razem zapraszam na wycieczkę po kolejnym średniowiecznym miejscu, czyli epoka zostaje ta sama, a tym razem zwiedzał będę średniowieczny zamek, który widać przede mną już na horyzoncie. Udaję się do niego. Oczywiście starałem się Zbudować ten zamek tak, żeby nie tylko wyglądał atrakcyjnie wizualnie, mam nadzieję, że wygląda, ale też tak, żeby faktycznie spełniał te wszystkie funkcje, które powinien spełniać zamek rycerski, zamek średniowieczny, czyli żeby po prostu był sensowny, sensowne pomieszczenia, sensowne miejsca itd. Zamki, oczywiście w średniowieczu pełniły przede wszystkim funkcję obronną, i tak jest też w tym przypadku. Ale także mogli w nich mieszkać i mieszkali ludzie, obrońcy oraz pan na zamku. Pod koniec średniowiecza ta funkcja obronna bardzo często zanikała, a skupiano się przede wszystkim na tym, żeby tam się komuś dobrze żyło. Zamki oczywiście były różne małe, duże, średnie. Największy zamek to jest w Polsce zamek oczywiście Krzyżacki w Malborku w ogóle w tej części Europy największy ceglany zamek. Składający się, jeżeli chodzi o Malbork z trzech części. Ten zamek będzie troszkę inny, o tych częściach powiem zaraz. Tu już widać oczywiście pierwsze elementy obronne, fosa, czyli rów wypełniony wodą. Nie każdy zamek fosę posiadał. Również nie każda fosa musiała być wodą wypełniona, mogła być po prostu sucha, pusta wieże, mury obronne, na murach. Na wieżach tak zwane blanki, czyli te zęby, blanki albo inaczej mówiąc, krenelarz, za którymi można się było schować w czasie obrony, na przykład napiąć kuszę, naciągnąć łuk i oddać strzał, znowu się schować. Oczywiście one były większe w rzeczywistości, ale no, żeby to wszystko ładnie wyglądało w Minecrafcie, tak to skonstruowałem. Większe oczywiście mogło być, ale pewnie nie byłoby już tak ładne. Przejdźmy przez most zwodzony, też kolejny element obronny, brama, tutaj wrót do niej nie ma, chociaż w rzeczywistości oczywiście wrota były najczęściej z jakiegoś mocnego drewna, dębowego, przykładowo, okute bardzo mocno, ale też znajdowała się w bramie tak zwana brona. Brona, czyli krata, którą zamykano w czasie, gdy zamek był atakowany, albo na przykład zopuszczano tą bronę na noc. Kolejnym elementem obronnym, który pozwoliłem sobie w tym zamku zbudować, jest tak zwany barbakan, czyli ten taki jakby przedsionek, który tutaj widać. Barbakan bardziej chyba popularny był w zamkach średniowiecznych, na przykład w Krakowie znajdował się barbakan, ale żeby powiedzieć też o tej um, konstrukcji obronnej, też w tym zamku go pozwoliłem sobie zbudować. Po co w ogóle coś takiego było? Chodziło o to, że Brama zamkowa to był, czy w mieście również, to był najbardziej wrażliwy punkt. Do takiej bramy można było podprowadzić taran na przykład i stosunkowo łatwo ją rozbić, nawet jeżeli napastnik atakujący nie miał machin oblężniczych typu jakieś. Katapulty, trebusze, mangonele i jeszcze inne tego typu urządzenia, no to taran w dość łatwy sposób można było skonstruować, nawet mając pod ręką jakieś tam drzewa rosnące nieopodal. No i jeżeli bramę udało się sforsować, to w tym przypadku przeciwnicy znajdowali się najpierw na tym dziedzińcu i znaleźli się wówczas w pułapce. Na murach powyżej znajdowali się obrońcy, którzy z łatwością mogli strzelać do przeciwników, znajdujących się tutaj, gdzie ja teraz jestem. Kolejny punkt obrony to jest coś w, taki, w tym stylu czyli taka podwójna brona. Czemu tak? To mogła być też pułapka. Zamykano najpierw tą. Przeciwnicy podbiegają. Brana, brona, krata zamknięta, opuszczona. Próbują ją sforsować. Teraz zamyka się ta druga. Są w pułapce, ale to nie wszystko. U góry otwór, przez który obrońcy mogą zrzucić jakieś kamienie na głowy, czy też yy, na przykład wylać wrzący <laughs> olej. Te wystające elementy, które, na pewno, które już na pewno zwróciliście uwagę, że takie coś jest, to jest tak zwana. Machikuła, to są tak zwane machikuły, na wieżach, na murach, on na przykład tam jeszcze jest, na tej wieży, czy też na tamtej i również tam. Po co to było? Chodziło o to, że najczęściej w nich znajdowały się też specjalne otwory, służące właśnie po to, żeby wzrzucić coś, czy też wylać coś na przeciwnika, któremu udało się już pod same mury podejść. Zobaczycie jeszcze, jak to wygląda. No i pierwsza budowla, która mogła znajdować się w zamku, ale niekoniecznie, to były stajnie. No, zamek rycerski, rycerze walczą na koniach, stajnia powinna być. Aha, nie wspomniałem jeszcze, że mamy tutaj ten główny dziedziniec, nazwijmy to zamek główny. W malborku są trzy części: zamek niski, zamek średni, ten, który już zwiedzamy po opłacie za bilety, oraz ten zamek wysoki. Tutaj są tylko dwie części, ten powiedzmy główny, niski, średni, i następny ten zamek wysoki, tak to nazwijmy. Dlaczego tak? Chodziło o to, znowuż funkcja obronna. Jeżeli przeciwnicy sforsowali bramę, zajęli ten dziedziniec zewnętrzny, to nadal obrońcy mogą się bronić, czy też w poszczególnych wieżach, czy też właśnie w tym schronić się w zamku wewnętrznym. O stajniach już powiedziałem, po mojej lewej stronie kolejna ważna rzecz, czyli studnia. W zamku musiała być studnia, żeby zamek był samowystarczalny. W czasie oblężenia trzeba było skądś brać wodę. Z fosy niestety nie. Fosa absolutnie nie nadawała się do tego, żeby czerpać z niej wodę. Dlaczego tak, to powiem za chwileczkę. Jesteśmy już w jednej z wież, tutaj powiedzmy posłanie jakieś słomiane dla wartowników mogły być drabiny, żeby wejść wyżej na wyższe piętra, chociaż najczęściej były schody, no tutaj jakby z braku miejsca powiedziałbym, powiedziałbym ograniczenia techniczne nie pozwoliły, akurat w tej wieży schodów nie ma, dla uproszczenia jest ta e, drabina. No i to co mówiłem, jeżeli przeciwnicy znaleźliby się na tym dziedzińcu, no to nic nie, nie szkodzi, na, e, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby obrońcy stąd strzelali do nich z łuków, z kurz i tak dalej, czyli Przeciwnicy są tak naprawdę w tym momencie w pułapce. Idźmy dalej. Po mojej w tej chwili lewej stronie mijamy stajnie. Tu jakiś wóz z zaopatrzeniem przyjechał, a po mojej prawej warsztat czy kowala lub Płatnerza. Czym to się różni? Różnica jest mniej więcej taka, że Płatnerz to był wykwalifikowany rzemieślnik, który tworzył na przykład zbroje, wykuwał miecze, co nie było wcale taką prostą sprawą. Oczywiście Kowal też się mógł tym zajmować, no ale Kowal jeszcze podkuwał konie, mógł wytwarzać narzędzia, mógł na przykład zreperować taką uszkodzoną zbroję czy też kolczugę albo miecz, natomiast nie zawsze taki miecz od podstaw potrafiłby Wykonać. Ważne miejsce na zamku, funkcja też jak najbardziej obronna. Trzeba było dbać o broń, uzbrojenie, zbroje rycerzy, którzy w takim zamku, czy w ogóle żołnierzy, którzy w takim zamku mieszkali. Jeżeli było do tego miejsce, mogły się też znajdować nazwijmy to strzelnice, gdzie łucznicy, czy też kusznicy mogli się ćwiczyć w swoim. Rzemiośle. Oczywiście w zamku wszędzie, gdzie się tylko dało, znajdowały się magazyny z jedzeniem, z uzbrojeniem, ze wszystkimi potrzebnymi materiałami, po to, żeby potencjalne oblężenie przetrzymać. Jedzenie tutaj było szczególnie ważne. Przejdźmy teraz dalej. Skoro jesteśmy przy jedzeniu, to pójdziemy teraz do kuchni. Taka kuchnia mogła się znajdować, jeżeli to był dość duży zamek, miał dość sporą załogę. No i ci wszyscy ludzie w nim mieszkający, obrońcy musieli coś jeść. Tutaj jakieś mięso się smaży, w kotle jakaś być może zupa gotuje. Więc to przygotowywano jedzenie dla wszystkich obrońców. Mamy jeszcze piwniczkę. I teraz ciekawostka, jak. Jedzenie w średniowieczu przechowywano. Oczywiście chodzi tutaj o takie rzeczy, które się psują, czyli mięso, ryby. No najczęściej jest solono czy też wędzono, ale była możliwość, jest to jedna z opcji. Na pewno w troszeczkę późniejszych wiekach takie rzeczy stosowano. W średniowieczu być może już też, że po prostu zimą zbierano lód, takie bloki lodu zanoszono do piwnicy kamiennej, której już było wystarczająco było dość chłodno. Ten lud sprawiał, że robiło się tam jeszcze chłodniej i on się nie topił od razu. On trzymał dość mocno temperaturę i faktycznie mięso na przykład czy ryby przez jakiś czas można było w takiej piwniczce przetrzymywać. A najprostszy sposób przechowywania mięsa to po prostu nie robić z niego kotletów, tylko trzymać je jeszcze w krowie. No i jak przy tym jestem to od razu może pokażę na takim większym zamku Mogły znajdować się też zwierzęta, kury, krowy albo świnie. One mogły sobie swobodnie biegać po dziedzińcu, zwłaszcza kury, lub też co rano ktoś za to odpowiedzialny, jakiś pastuszek, te krowy przez bramę wyprowadzał gdzieś tam na pola na zewnątrz, one się pasły, a potem je przyprowadzał tutaj po co coś takiego? No znowu świetny sposób na przechowywanie jedzenia, jak było trzeba zrobić rosół, to kura, kurę taką dopiero zabieramy rosół przygotowujemy, poza tym kury znoszą jajka, Świetne, świetna sprawa, tak jak mówię, jeżeli chodzi o jedzenie przejdźmy dalej cały czas pozostajemy w tych sprawach związanych z posiłkami tu mamy piekarnię w zamku mogła się taka piekarnia znajdować, żeby nie trzeba było daleko szukać, i w razie oblężenia, mąkę, która była składowana gdzieś tam w podziemiach, na przykład, czy w magazynach, przynoszono do takiej piekarni i chlebek można było zawsze wypiekać. Młyny znajdowały się raczej poza murami zamku. I kolejna budowla no to warsztat jakiegoś cieśli, kogoś kto zajmował się naprawami, robotami wszelkimi związanymi z drewnem. Mógł się też znajdować na przykład łuczarz, który tworzył łuki, albo po prostu strzały do łuków, czy też bełty do kurz. W zamku mógł się znajdować też kościółek, w tym przypadku akurat jest. Oczywiście nie wszędzie tak było, nie wszędzie ten kościół się znajdował, to mogła być jakaś zwykła kaplica. Tutaj powiedzmy, że kościółek w stylu romańskim jeszcze, czyli niewielki. Jeżeli ktoś chce się więcej dowiedzieć, jak, czym się różni styl romański od stylu gotyckiego, to zapraszam do wcześniejszego filmu, czyli do wycieczki po średniowiecznym klasztorze. Zajrzyjmy teraz do jednej z wież, coś tu co się może w niej znajdować. No tu mamy, jak widać, zbrojownię, czyli w takim pomieszczeniu można było przytrzymywać miecze, tarcze, włócznie, no wszystko to, co służy do walki: kusze, łuki, strzały itd. W jakimś jednym miejscu, czy w kilku miejscach w zamku, żeby były zawsze pod ręką. Nie przez cały czas rycerze czy strażnicy nie musieli chodzić w kolczugach, hełmach, no byłoby to po prostu bardzo niewygodne. Tu już w tym miejscu mam schody, i najczęściej schody, czy powinny być właśnie w zamku, prawoskrętne czyli jak wchodzimy do góry, to skręcamy zawsze w prawo. Dlaczego w prawo, a nie w lewo? Chodzi o to, że kiedy ktoś się broni w zamku, to ucieka do góry, bo atakujący zwykle idą z dołu. To znaczy, weszli, wdarli się na dziedziniec czy na mury zamkowej, teraz, gdy chcemy przed nimi uciec, możemy schronić się w wieży. Fakt, nie ma stamtąd ucieczki, ale może uda się tych przeciwników odeprzeć. Może oni będą musieli się wycofać, wtedy zejdziemy. I teraz taki przeciwnik, jeżeli on atakuje z dołu, w ten sposób jak ja teraz Tarcza w prawej ręce, miecz w tej ręce, niby tak, niby jest ok, bo się zasłania tarczą, ale przede mną na schodach znajduje się mój przeciwnik, który się wycofuje, który ucieka. Ja nie jestem za bardzo w stanie go mieczem uderzyć, bo będę, nie mam tu miejsca, będę trafiał w, w ścianę. Natomiast on znajdujący się z tej strony jak najbardziej mieczem jest w stanie trafić, a no mieczem, włócznią, czymkolwiek, halabardą, a jak nawet to nie zadziała, to po prostu z zwykłego kopniaka sprawi to to, że ten o, poleci w dół. Także dlatego między innymi są te prawoskrętne schody. Wyrzućmy na razie tą tarczę. Pomieszczenie... Um. Tutaj jakieś przykładowe. Co to jest? To nie miał być dywan. Najczęściej w jakichś filmach widzi się, że wejdźmy jeszcze wyżej, ja będę mówił o tych dywanach, a właściwie o tym, że dywanów nie było. Najczęściej w filmach czy grach widzi się, że nam w zamkach leżą jakieś e, dywany, bogato zdobione, czy też futra, czegoś takiego nie było. Za to stosowano zupełnie prostszą rzecz, mianowicie e, trzcinę, czy też sitowie, jakiś tatarak, słomę, rozsypywano to na podłodze. Kiedy ta słoma już była całkowicie ufajdana, zbutwiała już odchodzenia po niej w brudnych buciorach, to ją zamiatano, wywalano i wysypywano nową, czyli takie, można powiedzieć, jednorazowe dywany. I akurat na tej wieży pozwoliłem sobie umieścić jedno z urządzeń. E, Raczej zwykle kojarzone z oblężeniem, czyli balista, coś w rodzaju wielkiej kuszy, która zamiast bełtów, małych strzał, e, miotała coś, co by przypominało włócznie czy oszczepy. O, i tutaj właśnie e, ten element, czyli machikuły, ten element wystający poza obrys wieży, poza obrys murów. I tu przykład, klapa, otwieramy, lejemy ten wrzący olej. Na jakiegoś nieszczęśnika, który tam na dole się znajduje. No, dostaje czymś takim, nawet jeżeli jest w zbroi, no to ten wrzący olej e, może mu zrobić sporą krzywdę. E, skorzystam z umiejętności lewitacji, przeniosę się na wieżę z tej strony, bo tu jeszcze nie byłem. Tu pozwoliłem sobie umieścić coś, co no, mogłoby się kojarzyć z katapultą. I znowu są te klapy, przez które. Wylewano czy też wyrzucano jakieś kamienie. Przejdźmy dalej. Teraz czas, żebyśmy weszli na zamek ten wysoki, tak to nazwijmy. No tu jeszcze do tej wieży jest wejście z zewnątrz. Oczywiście wcale nie musiało być tego wejścia. Dla bezpieczeństwa, najlepiej by było, gdyby była tylko jedna brama. No ale tutaj akurat akurat jest. To miejsce starałem się zaprojektować tak, żeby można było powiedzieć o jakimś więzieniu. Zresztą bardzo często w wieżach zamkowych, w piwnicach znajdowały się jakieś cele, może nie lochy, ale cele, w których jeńców wojennych czy też przestępców przetrzymywano. No, tutaj dyby czyli drewniane, na pewno każdy kojarzy. Drewniane dwie deski ze sobą złączone, w nich otwory na ręce i głowę, i taki nieszczęśnik w dość niewygodnej, skazany w dość niewygodnej pozie w takich dybach mógł siedzieć. Takie dyby mogły też znajdować się na zewnątrz, w, w miastach na przykład, bardzo często stały na rynku. Taka kara dla przestępców, nie tylko żeby im było niewygodnie, ale także po prostu narażeni byli na widok publiczny, że tak się wyrażę, czyli po prostu wstyd. Zejdźmy do podziemi. Tu faktycznie są lochy. No, nikt nie chciałby się z Was na pewno znaleźć w takich lochach średniowiecznego zamku. Miejsce paskudne, wilgotne. Jak już kogoś wrzucono, to by być, bywało, że o kimś takim zapominano. No i kończył swój żywot właśnie gdzieś tam w jakiejś ciemnicy. Eee, lochy mogą się kojarzyć też e, niestety z torturami. Ludzie w ogóle jakoś tak potrafili bardzo kreatywnie zawsze być, żeby wymyśleć, jak tu drugiemu człowiekowi zrobić krzywdę. No z takich ciekawych, powiedzmy, jeżeli to w ogóle może być ciekawe, elementów, próbowałem odtworzyć takie urządzenie, które nazywa się Żelazna dziewica. Czyli coś, co trochę przypomina egipski sarkofag, taka skrzynia w kształcie człowieka, ona się powinna otwierać na boki, ale tu jest góra dół. No, ktoś, tu, ktoś tu już nie był. W środku znajdowały się kolce. Na tych zamknięciu też były kolce, oczywiście od środka, i teraz takiego więźnia czy skazanego wsadzano do środka i zamykano. Nawet jeżeli te kolce od razu go nie zabijały, no to znajdował się w takiej pozycji, że jak tylko się ruszył, bardzo go kaleczyły. Więc no, po jakimś czasie w takiej jednej pozycji robiło się to coraz bardziej nieprzyjemne i zabójcze. Znowu gdyby łoże do rozciągania czy też do łamania kołem do tortur e, zgniatanie to już nie będę wchodził w szczegóły, ale to, to wcale nie jest jakaś za bardzo ściema, e, czy też nisko, żeby narzędzia podgrzać do czerwoności, no i tu już wyobraźnia e, niech zadziała albo może lepiej niech nie działa w tym przypadku opuśćmy to ponure miejsce przejdźmy dalej e, no jakieś miejsca dla służby ewentualnie dla ludzi, dla gości, którzy by do zamku przybyli Kolejna część, magazynowa. Znowu prawoskrętne schody, ta sama zasada, oczywiście. Łóżka, no łóżka mogły być, aczkolwiek nie zawsze, nie wszędzie. Raczej, właśnie jakieś posłania ze słomy. I tak jak mówiłem wcześniej, jeżeli przeciwnik wdarł się na ten dziedziniec, nazwijmy to zewnętrzny, nadal w tej części można się było jeszcze. Bronić. Nie powiedziałem, chyba że on tu będzie to w miarę widać. Chodzi mi o tamten element. Może znowu skorzystam troszeczkę z lewitacji, bo nie powiedziałem o dwóch rzeczach. Bardzo często widać w zamkach czy w jakichś budowlach średniowiecznych takie wystające, jakby. Do budówki wystające ze ściany. To są tak zwane wykusze. Chodziło o to, że one pomieszczenie po prostu powiększają. Wystają poza obrys murów, a w środku wydaje się to większe. Wspominałem już o tych machikułach, czyli tych kamiennych czy też ceglanych, wystających częściach zamku. Wcześniej e, takie elementy, no tutaj powiedzmy, że jest to troszeczkę tak jak, jak to było wcześniej, to były drewniane hurdycje, czyli też taka wystająca. Część tylko, że zrobiona z drewna. No tu jest taka, bym powiedział, półchurdycja, czyli część kamienna, część drewniana. I również w tej wieży otwory to samo. Wysypujemy coś, wyrzucamy, wylewamy wrzący olej na głowy atakujących. Znowu jestem w tej części mieszkalnej, tu już byliśmy, wyjdę na główny dziedziniec i przez drugą bramę przejdę do kolejnej części, wewnętrznej części zamku. I w tej wewnętrznej części zamku też studnia, tak jak mówiłem, bez wody pitnej e, zamek nie przetrwałby żadnego oblężenia, nawet jeżeli dookoła była fosa, no to fosa się absolutnie nie nadawała do tego, żeby z niej czerpać wodę, bo tam lądowały wszelkiego rodzaju odpadki i nieczystości. No, właśnie, jak to wyglądało z toaletami w zamku. To też zobaczymy. Może zacznę od tego elementu, powiedzmy, że to coś można by nazwać basztą. To coś, co przypomina wieżę, to może być baszta, czyli takie jakby pogrubienie po prostu muru. Bardzo często baszty były z jednej strony otwarte, albo tak jak tutaj w tym przypadku zamknięte. No i wieża główna w moim zamku to będzie ta budowla, ta konstrukcja, czyli tak zwany dążon. Powiedzmy, że to jest dążon. Dążon pełnił w zamku funkcję mieszkalną. Inną podobną budowlą byłby stołp, tylko że stołp pełnił funkcję tylko i wyłącznie obronną, to znaczy tam nie znajdowały się żadne pokoje, żadne mieszkania, tylko taka wieża ostatniej obrony. A to, co znajduje się przede mną, to jest główna sala, sala reprezentacyjna, pan zamku tam jadał, podejmował gości i tak dalej. Tu też jest interesujące miejsce, coś, co podpatrzyłem też w zamku w Malborku i tam faktycznie coś takiego jest, czyli ogrzewanie, ogrzewanie podłogowe Znane już Rzymianom starożytnym, u nich nazywało się to Hypokaustum, i działa to mniej więcej tak. Mamy piec, pale nisko, w środku ogień się pali. Do takiego pieca wrzucamy kamienie. No i pytanie, ale po co? Po co te kamienie? Chodziło o to, że te kamienie rozgrzewały się do bardzo wysokich temperatur i wydzielały ciepło. Ten piec połączony jest z. Yy, Przewodami z podłogą, która znajduje się nade mną, to znaczy dla mnie to jest oczywiście sufit, a piętro wyżej to będzie podłoga. Ta podłoga była pusta w środku albo miała no niech będzie jakieś przewody, no, przez które. To ciepłe powietrze się do, dostawało i była podgrzewana, i faktycznie w zamku w Malborku też coś takiego jest. O co mi chodzi? Tutaj zrobiłem przezroczystą podłogę, żeby zobaczyć faktycznie pusta przestrzeń. Te ciepłe powietrze tam się wszędzie rozchodzi pod całą tą podłogą, i jest ona przez to ogrzewana. A to, tak jak mówiłem, główna sala. Stoły już przygotowane do uczty, balkonik, na którym mogła przygrywać jakaś jacyś muzycy, minstrele na przykład dla pana zamku i najlepsze, najwygodniejsze miejsce przy kominku. Chyba jeszcze o tym nie mówiłem, ale średniowieczny zamek to było miejsce raczej. No niezbyt przyjemne do mieszkania, bo był chłodny, zwłaszcza jesienią, zimą czy też wczesną wiosną. Chłodny, trudny do ogrzania, wilgotny, pełen przeciągów, więc w każde miejsce, gdzie tylko można było troszeczkę ciepła zaznać, było miejscem najlepszym. No i e właśnie taki kominek. W takiej sali mogły się znajdować jakieś trofea myśliwskie, być może właśnie futra, broń na ścianach. No tutaj mamy trofeum troszeczkę takie fantastyczne. Oczywiście w prawdziwym zamku no to jakieś poroża, jeleni, inne tego typu sprawy. Polowania to w ogóle w tamtych czasach no jedna z nielicznych rozrywek, no dostępna oczywiście tylko dla wysoko urodzonych. No my dzisiaj współcześnie rozrywek mamy więcej niż król nawet, czy, czy jakiś cesarz z dawnych czasów. Przy tej sali reprezentacyjnej, sali jadalnej oczywiście kuchnia, tylko i wyłącznie na użytek pana zamku i tutaj jego najbliższej świty, żeby nie trzeba było nosić jedzenia z tej kuchni tam zewnętrznej, tylko wszystko przygotowywać tutaj i od razu przynosić ciepłe jedzenie na stoły, stawiać. Wejdźmy może jeszcze do tej wieży, i w tej wieży, właśnie pokażę troszeczkę, jak działa, czy działało, jak działała toaleta w zamku średniowiecznym. No oczywiście, znowu miejsce, gdzie mogła straż, spać, czy też składowane były jakieś tam materiały, jedzenie i tak dalej. Tu troszkę lepsza komnata być może jakiegoś rycerza na podłodze, oczywiście też rozsypany, sitowie, jak mu się to, w sitowie, czyli słoma, siano, czy też, no sitowie to oczywiście te, te, te trawy, co rosną nad rzeką czy nad jeziorem, ale też mogło być słoma, jak to mu się pobrudziło, tu już brązowe, więc chyba wypadałoby wymienić, przychodził służący, jakiś giermek, zamiatał, wywalał, o, giermek, który mógł na przykład sobie spać, o, ten nie ma akurat posłania. Ale mógł gdzieś tam spać, sobie tutaj o na przykład, czy w nogach łóżka swojego rycerza. A toaleta. A wróćmy, może to już chyba jestem tak. Wróćmy jeszcze na chwilę do tamtej komnaty, bo miałem powiedzieć o toalecie. Toaleta mogła wyglądać tak. Czyli takie pomieszczenie, nawet niekoniecznie zamknięte drzwiami, tu mogła być po prostu jakaś zasłonka. Rycerz wchodzi, otwiera, robi co ma zrobić, to leci gdzieś w dół. W tym przypadku, tu jeszcze rzut okiem na kolejne pomieszczenie: tu katapulta, i teraz zobaczmy, gdzie to poleciało to, co ten rycerz zrobił. Poleciało do podziemi. No, jedna z najgorszych fuch, jakie można było mieć w, w zamku, to był właśnie czyściciel tzw. Do, tzw. dołów kloacznych, yy, czyli to, co ten rycerz zrobił, spadało sobie tutaj, i co jakiś czas ten nieszczęsny służący musiał przychodzić z wiaderkiem, łopatą, ładować, jak się za bardzo zapełniło, i wynosić. No i wywalał to po prostu na przykład do fosy. Bardzo często, bardzo często, już tutaj troszeczkę naciągam, ale te wykusze, o których mówiłem, tu jeszcze za chwileczkę wrócę, pokażę. Pokażę to na przykładzie tej wieży, bo wcześniej o tym nie wspomniałem. Te wykusze też bardzo często pełniły taką funkcję. Wystające poza obrys murów. Podnosimy klapkę, robimy co mamy robić. Nie potrzeba już żadnego czyściciela, bo wszystko nam ładnie wpada do fosy i nie musimy się już za bardzo przejmować nieczystościami. Tędy jeszcze nie szliśmy, więc pójdźmy sobie kawałeczek po murach. Kolejna wieża. Znowu rozsypane sitowie. Znowu toaleta. Oj, chyba minąłem. O, tutaj jest znowu lepsza komnata. O, jest nawet posłanie dla giermka i tym razem nie ma drzwi. Jak rycerz wchodzi, ma zasłonkę. Robi co ma robić, wychodzi. Tym razem to jest połączone już też z, z fosą. Czyli mogły być takie, nazwijmy to, niewielkie otwory, przez które to, co tam zrobiliśmy, wypada nam do, do fosy, nie musimy się już tym martwić. No i na sam koniec naszej wycieczki jeszcze wypadałoby zobaczyć, gdzie ten pan w zamku mieszkał. Czyli wchodzimy teraz do donżonu. Tu pozwoliłem sobie zrobić też łaźnię. Bardziej hmm, kąpiel była traktowana jako powiedziałbym rozrywka, niż jako takie typowe czynności związane z czystością. Tutaj spora, spory basenik, ale mogło być tak, że na przykład pan na zamku miał jakąś balię, w której, do której nakazywał, żeby nalano gorącej wody, podgrzanej oczywiście na ogniu i on tam sobie siedział, się relaksował. A teraz zaraz wejdziemy właśnie do prywatnych komnat. Tu jeszcze jakieś miejsce dla strażnika, robi się ciemno. Ten balkonik, o którym mówiłem, widok z góry na jadalnię. No i prywatne komnaty, łoże, kominek, to co mówiłem o tu już trochę świeżej świeżego sitowia leży, ale powoli wypadałoby już chyba też wymienić. To co mówiłem, zamek, miejsce bardzo wilgotne, zimne, pe pełne przeciągów, więc im Więcej takich kominków, tym lepiej. Oświetlono oczywiście pochodniami, świecami. W nocy czy też wieczorem, no, zamek był raczej miejscem bardzo ciemnym, ciemniejszym niż, niż tutaj. No i prywatna komnata, w której panna zamku, jego żona i rodzina mogli spędzać czas. Na przykład na rozmowach pani mogła przytkać, czy też przy kołowku coś robić, albo wyszywać, albo też mogła być jakaś kapliczka, przy której spędzano czas na modlitwie. No, i jeszcze jedna rzecz, troszkę inny typ toalety, znowu wzorowałem się, czy może nie wzorowałem, a inspirowałem Malborkiem. Taka wieża położona jakby w zamku zupełnie oddalona od niego. W Malborku ta wieża się chyba nazywa Gdańsko. Skojarzenie z Gdańskiem, jak najbardziej słuszne. To też jest toaleta. Czyli idziemy poza mury, mamy specjalne miejsca, załatwiamy potrzebę, to leci gdzieś tam do fosy. E, oczywiście papieru toaletowego nie było w Gdańsku jako atrapa zdaje, w Gdańsku, co ja mówię, w Malborku jako atrapa leżą e, liście kapusty. Można było z tego skorzystać zamiast papieru toaletowego. No i wracało się do, e, do, do zamku. Oczywiście w Malborku jest to zabudowane. Ja tutaj zrobiłem w ten sposób, żeby było ciekawsze. Drewniane z tego względu, że mogło to by być wykorzystane do ataku przez przeciwnika. Więc drewniane, łatwo zniszczyć, spalić, i praktycznie ta część jest odcięta. Także, jeżeli chodzi o wycieczkę po zamku, to zbliżamy się już do końca. Ja tu jeszcze może magicznie sprawię, żeby był dzień i widok z lotu ptaka, mury. Z blankami, z krenelarzem, na wieżach te tak zwane machikuły, drewniane hurdycje ewentualnie, wykusz, barbakan, tam w baszta, z tyłu donżon, całkiem sporo tych nazw. Oczywiście pewnie nie wszystko tutaj zamieściłem, co mogłoby się w takim średniowiecznym mieście, w zamku, przepraszam, znaleźć. Ale mam nadzieję, że w ten sposób też jest to dość ciekawe, przyjemne dla oka. I mam nadzieję, że w miarę dobrze się tego słuchało, no i patrzyło na to, co mówiłem i co pokazywałem. Z mojej strony to tyle. Ja dziękuję za wycieczkę, za zwiedzanie i mam nadzieję, że jeszcze na jakiejś wycieczce się w grze Minecraft spotkamy. Także, a może jeszcze jak mam się żegnać, to porządnie. No tak, nie w ten sposób. Oj! Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Do widzenia. Dziękuję za uwagę. Dziękuję jeszcze raz za wycieczkę. I do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.